13 i 14 września odbyła się uroczystość 200-lecia Pałacu Dziaduszyckich w Zarzeczu koło Przeworska. Wójt gminy Tomasz Bury opowiedział nam o wydarzeniu. Myślę, że Pałac Dziaduszycki w Zarzeczu jest taką perełką nie tylko na gminie Zarzecze, w naszym powiecie, ale w województwie i myślę, że w kraju. W tym roku mija rocznicę, mamy 200-lecia rocznicy budowy pałacu i dlatego dzisiaj też jest wspólnie taki pomysł narodził się z rodem Dziaduszycki około pół roku temu, żeby coś zorganizować na to 200-lecie. Paweł Jaskanis wspomniał o współpracy z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Już tu współpracujemy bodajże od 2005 czy 2006 roku, kiedy na zaproszenie członków rodu Związku Rodowego Dziaduszyckich tutaj przyjechałem ze swoim gronem współpracowników. Pomogliśmy troszeczkę w dyskusjach o tym, jak formatować przyszłe muzeum, jak szkolić edukatorów. Kilka osób stąd z Zarzecza odbyło praktyki u nas w Wilanowie. W 2007 roku pałac został przekazany na rzecz gminy Zarzecze. W 2007 roku na wniosek gminy Zarzecze Rada Powiatu Przeworskiego podjęła uchwałę o przekazaniu pałacu na rzecz gminy Zarzecze w sposób nieodpłatny. Pani Izabela opowiedziała o przywiązaniu do pałacu i mieszkańców Zarzecza. To tak jak powiedziałam, jestem związana tutaj z miejscem, z mieszkańcami, z władzami, z panem wójtem. Także bardzo, bardzo, bardzo lubię. No i to jest jednak moje, właśnie nie moje, a mojego męża, rodzinne miejsce, w którym on był bardzo zżyty. Także dla mnie też bardzo bliskie. Mateusz Dziaduszycki odniósł się do historii pałacu, jak i rodziny. Jak wchodzę do tego budynku, na nim jest taka tablica Muzeum Dziaduszyckich, tak samo na nazwisko, to zawsze czuję się, mój Boże, tak, to o mnie, to my. I wtedy sobie myślę, no tak, to jednak o mnie i teraz co to znaczy Muzeum Dziaduszyckich? No to znaczy przede wszystkim zobowiązanie. To jest 200 lat wspólnej historii ludzi, którzy tu mieszkali, mieszkali wokół tego pałacu i tworzyli razem historię nie tylko tego miejsca, ale tak powiem historię Polski. Bo te 200 lat to jest trudny lat, to są trudne lata w historii naszego kraju. To jest 150 lat takiej czy innej niewoli. I to jest czas, kiedy trzeba było wiele zrobić, nie tylko dla siebie, nie tylko dla swojej rodziny, ale dla innych, żeby ta Polska przetrwała. I trochę ta dzisiejsza konferencja, trochę to muzeum i trochę to nasze życie jest właśnie o tym. To znaczy o tym, że trzeba robić rzeczy, które przekraczają nasz egoizm, które przekraczają nasze, wydawałoby się, zdolności. Kiedyś Magdalena Morska przyjechała, to był pewnie może jakiś strumyczek, jakaś górka, powiedziała, dobra, tu będzie pałac. Jest pałac. I my żyjmy tak samo, patrzmy śmiało w przyszłość, róbmy razem wspaniałe rzeczy śladem naszych przodków. Do tego wszystkich serdecznie zachęcam.